Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Mariusz Brodowski, magister Morse. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania, które przygotowaliście. Jest ich sporo, więc myślę, usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. Pierwsze pytanie. Co to znaczy być artystą? Tak najprościej odpowiedzieć, wydaje mi się, to osoba, która tworzy, a nie odtwarza. Odtwarza rzemieślnik. Czyli osoba, która naśladuje innych, potrafi skopiować obrazy, ale wiele nie wnosi w sztukę, nic nowego. Natomiast artysta to jest ta osoba, która kreuje, wymyśla, tworzy rzeczy niepowtarzalne, nowe. Artystą może być piosenkarz, aktor, malarz, rzeźbiarz. Może być lepszy artysta albo gorszy artysta. Według mnie dobry artysta to taki człowiek, który inspiruje innych, daje innym pewne emocje, jest również bardzo wrażliwy na innego człowieka, jest wrażliwy na naturę, wrażliwy na twórczość. Myślę, że tyle. Następne pytanie. Czy artyści robią obrazy na zlecenie? Oczywiście nie wszyscy, ale myślę, że większość artystów maluje na zlecenie, bo chyba jest to najlepszą nagrodą, jeśli tworzymy obrazy, na przykład obrazy, tak jak jest to w moim wypadku, i przychodzi do nas klient, osoba zainteresowana i chce od nas kupić obraz. To oznacza, że podobają mu się te obrazy, że coś jest ciekawego w tym, że oni to chcą, więc myślę, że jest to bardzo fajna forma zarówno zarabiania, jak malowania, więc większość artystów w ten sposób wykonuje swoją pracę. Kolejne pytanie. Ile kosztuje sprzęt do malowania? Słuchajcie, jeśli będziemy malować tylko i wyłącznie na kartce, bądź na płótnie, to niewiele, bo można pomalować jednym pędzlem i mieć jedno płótno i nawet jedną farbą, więc jakby koszty nie są duże. Natomiast w przypadku, tak jak ja maluję, najczęściej maluję duże murale w przestrzeni publicznej albo obrazy na płótnach, to wtedy potrzeba jest więcej tych różnych sprzętów. Są to różnego rodzaju pędzle, różnego rodzaju wałki, uchwyty, wiaderka, też potrzebny czasami aparat, żeby sfotografować, a jeśli realizujemy duże bloki, no to wynajmujemy na przykład rusztowanie czy podnośniki. Z tego sprzętu jest wtedy masę. Są różnego rodzaju pistolety do malowania. Trudno by było określić, ile kosztuje taki sprzęt do malowania, ale tak jak mówiłem, jeśli ktoś chce, to może pomalować zwykłym pędzlem i to też będzie ta sama wartość. Kolejne pytanie. Od ilu lat pan maluje? Od ponad 20 lat zajmuje się malowaniem. Kolejne pytanie. Gdzie pan maluje? No, gdzie maluje? Najczęściej i najwięcej moich obrazów możecie zobaczyć w Nowym Sączu, na ścianach sądeckich, ale maluję też po całej Polsce. Zdarzało się, że za granicami też malowałem. Najwięcej moich obrazów, moich murali jest jednak właśnie w przestrzeni publicznej, ale też maluję na płótnach, na obrazach. Tak jak go zobaczcie, tutaj na przykład jest obraz, który ostatnio namalowałem. W okresie zimowym maluję na płótnie, a w okresie letnim maluję w przestrzeni publicznej. Czy pan pracuje od 8 do 16? O, to jest dobre pytanie. Teoretycznie tak, ale w praktyce wygląda to zupełnie inaczej, ponieważ mamy już godzinę 16, a ja właściwie jestem w środku swojej pracy, więc na pewno jeszcze dziś długo, długo popracuję. Jaki był pana pierwszy obraz? Jeden z moich pierwszych obrazów, może wam pokażę, to takie klasyczne graffiti,
Właściwie zaczynałem od takiego klasycznego graffiti. Znalazłem gdzieś taki jeden z moich projektów, to będzie z okresu około 98-99. GMS to jest grupa, do której należałem, grupa moich przyjaciół, z którymi pisaliśmy te litery. I właśnie taki napis umieściliśmy na ścianie. Myślę, że to był początek takiego mojego graffiti, mojej przygody z malarstwem. Z którego dzieła jest pan najbardziej zadowolony i dlaczego? Trudne pytanie, ale słuchajcie, spróbuję odpowiedzieć. Przejdźmy na moją stronę, na stronę mgrmors.pl. Myślę, że najbardziej zadowolony jestem z prac, które powstają na muralu, i dlatego wybierzemy sobie teraz mural, ale czy jest jakaś szczególna realizacja, z której jestem bardzo zadowolony? Nie wiem. Kolejna ciebie. Była to jedna z ciekawszych realizacji dla mnie w Nowym Sączu. Mural, który powstał właściwie dla mieszkańców dwóch klatek. Opowieść o kolejarzach. Puszczę wam taki krótki film z malowania. Obejrzyjcie sobie go. Tylko tu mówię jeszcze, żeby zderzaki trochę domalować. I te światła, żeby tu trochę rozjaśnić, ta u góry jest. I z komina trochę dymu, żeby szło. Parowóz to takie spokojne bydle. Jak stoi, to cicho, tylko fuczy sobie tam na para troszkę, a tak to spokojnie. Z Belfastu kuzynki córka dzwoni do mnie, że wy macie tu jakąś lokomotywę na babci bloku. Ja mówię, zabij mnie, Asiu, nie wiem. Co pana inspiruje? Inspiruje mnie życie, ludzie, książki, filmy, właściwie to wszystko, co nas otacza. Czy miejsce, pracownia, w której pan maluje, jest duże? Myślę, że jest to pomieszczenie w wielkości pokoju w bloku, dużego pokoju w bloku. Oczywiście każda pracownia będzie zawsze za mała. Tutaj mam farby, różne potrzebne narzędzia. O, zaraz wam też o tych różnych narzędziach opowiem. Tak wygląda moja pracownia. Proszę bardzo. Czy maluje pan tylko w swojej pracowni? Jak już odpowiadałem wcześniej, maluję w mojej pracowni, maluję na ulicy, czyli w miejscach publicznych, ale też czasami, jeśli są zamówienia, maluję w domach prywatnych, w restauracjach, w szkołach. Malowałem na samochodzie, na autobusie, na różnych powierzchniach. Kolejne pytanie. Czym pan maluje? Już wam pokażę. Najczęściej maluję sprayem, czyli jest to farba w aerozolu, farba w sprayu. O, różnej firmy takie spraye. Do tego są specjalne, o, zobaczcie, takie końcówki na przykład. Końcówek w tej chwili też mamy dużo, albo takie bardziej wymyślne. O, zobaczcie, tutaj są na przykład takie rureczki z rurką.
ale przede wszystkim maluję pędzlami. I takich pędzli mamy dużo, różnej wielkości. Są to też na przykład wałki. Tutaj akurat mamy mniejsze wałki, ale do dużych ścian używam dużych wałków. A farby, no to używam najczęściej farby akrylowe, są to farby fasadowe albo takie farby artystyczne, czyli takie do malowania obrazów. Czy wymyślił Pan jakąś własną metodę malowania rysowania? Myślę, że przez te wszystkie lata opracowałem swoją własną technikę czy metodę malowania. Zazwyczaj zaczynam podobnie. Na początku maluję farbami akrylowymi lub fasadowymi, a następnie wykańczam swój obraz farbą sprayu i dodatkowo używam jeszcze markera do zaznaczania na przykład w małych obrazach takich kółeczek lub do zaznaczania pewnych elementów tego obrazu. Kolejne pytanie. Czy długo się Pan uczył? Jak wcześniej wspominałem, maluję już ponad 20 lat. Cały czas się uczę. To nie jest tak, że malarstwa uczymy się do pewnego momentu. Uczymy się go całe życie. Czy do malowania trzeba mieć talent? Jest to bardzo trudne pytanie, bo pierwsze by trzeba było zadać sobie, czym jest talent? Co to jest talent? Ale wydaje mi się, że aby stworzyć obraz, utwór, cokolwiek, każdy potrafi. Natomiast aby ten utwór, obraz był wyjątkowy, był inny, talent jest niezbędny. Myślę, że nie każdy może być twórcą, artystą. Każdy może tworzyć, ale nie każdy może nim być, więc myślę, że jest potrzebny. Dzieci też mogą tak malować. Słuchajcie, oczywiście, że tak. Ja czasami prowadzę różnego rodzaju warsztaty. Warsztaty z graffiti, street artu i wspólnie malujemy ściany, malujemy obrazy. Oczywiście sami nie możecie malować murali czy ścian, ale pod nadzorem opiekuna, nauczyciela, rodziców jak najbardziej. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się spotkać i wspólnie stworzyć mural. Dlaczego Pan lubi swoją pracę? Myślę, że przede wszystkim dlatego, że jeśli ją wykonuję, to nie czuję, że pracuję. Ten czas bardzo szybko leci, jest to bardzo przyjemne, daje mi dużo satysfakcji, mogę realizować swoje pomysły, spotykam dużo ciekawych ludzi, mogę poprzez moją sztukę, poprzez moje malarstwo przekazać innym pewne informacje, moją wiedzę, także myślę, że dlatego. Kolejne pytanie. Jak rozwija się Pana kariera? Myślę, że powoli do przodu. Kolejne pytanie. Ile miał Pan lat, kiedy namalował pierwszy obraz? 13 lat. Z tego, co pamiętam, wcześniej nie bardzo interesowałem się malarstwem czy plastyką, rysowaniem. Jakoś mnie to nie ciągnęło. Pierwsze, co robiłem, to graffiti. Czy sztuka jest Pana pracą czy pasją? Pasją, ale też jest pracą, ponieważ zarabiam na tym i żyję z tego, więc jest też to moją pracą. Kolejne pytanie. Czym najbardziej lubi Pan malować? Pastele, węgiel, ołówek? No, żadne z tych, słuchajcie. Najbardziej to lubię malować farbami, a najlepiej to farbą w sprayu. Kiedy Pan odkrył, że ma talent? No tego, to ja nie wiem, czy ja mam talent. Nadal jeszcze tego nie odkryłem. Kolejne pytanie. Na jakim materiale Pan maluje? Najczęściej maluję na ścianach, ale jeśli maluję mniejsze formaty albo na materiale, to maluję na płótnie. Płótno może być lniane albo bawełniane. Maluje Pan martwą naturę? Oczywiście, że tak. I to bardzo często. Nawet ostatnio podczas live'a na moim Facebooku MGR Morse
pod tytułem Cała Polska maluje. Wspólnie z innymi uczestnikami malowaliśmy martwą naturę, którą wcześniej ułożyłem, sfotografowałem i wspólnie malowaliśmy taki obraz. Często też wykorzystuję martwą naturę do moich projektów. Układam różne elementy, fotografuję je i na podstawie tej fotografii maluję obraz. Używa Pan do malowania farb spray? Oczywiście, już wspominałem, często maluję sprayem. Kolejne pytanie. Ile obrazów Pan namalował? Jakby tak policzyć, wszystkie obrazy, czyli obrazy na ścianie, na płótnie, na kartce, na samochodach, autobusach, no to tych obrazów byłoby na pewno z parę tysięcy. Trudno by było je teraz wszystkie policzyć. Nie liczę swoich obrazów, ale no jest ich sporo. Kolejne pytanie. Jaki jest Pana najbardziej znany obraz? Chyba nie mam takiego obrazu, który jest najbardziej rozpoznawalny i znany. Myślę, że w różnych rejonach te obrazy są różne, ponieważ z racji tego, że maluję murale w przestrzeni publicznej najwięcej, to w danej miejscowości czy w danym osiedlu, na danym osiedlu, ten obraz może być bardziej rozpoznawalny. Ale sprawdźmy, jak wpiszemy w Google najbardziej znany obraz magistra Morsa, zobaczymy, co się pojawi. Już wejdźmy sobie tylko w internet. O, i zobaczymy. No i słuchajcie, pierwszy się pojawia serial na węgierskiej. No to nie jest jeden konkretny obraz, ale ten cały cykl jest rozpoznawalny. Więc pierwsze, myślę, serial na węgierskiej jest rozpoznawalny. Później kolejny to jest cykl pod tytułem Faza, czyli tu jest zdjęcie z tej fazy, czyli to są obrazy, które powstają z cyklu Faza. Ale też widzę, pojawiają się w internecie akcje społeczne, takie jak odnawianie osiedli, czyli w Starym Sączu odnowiliśmy kosze, odnowiliśmy ściany, także też się pojawiają warsztaty. O, zobaczcie, tu jest pomalowana ściana w Ekonomie, wspólny mural, mural z Łącka, Poprawna Polszczyzna, to na pewno ten cykl był bardzo rozpoznawalny, ale słuchajcie, tak jak mówię, nie ma jednego obrazu, tylko to są pewne cykle, które gdzieś w internecie czy w ogóle są rozpoznawalne. O, tutaj mamy obraz Jezusa Chrystusa, ten obraz został namalowany do teledysku Światowe Dni Młodzieży. No, tak jak widać, pojawiają się moje murale, moje obrazy, ale nie ma jednego obrazu, który od razu wyświetla się i jest jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych. Kolejne pytanie. Czym maluje Pan obrazy? No, maluję tak samo, tą samą techniką i ten sam sposób, jak maluję ściany, czyli maluję akrylami, pędzlem, wałkiem, a na końcu sprayem i używam też markerów akrylowych. Kolejne pytanie. Jak to się stało, że został Pan malarzem? Myślę, że tu duży wpływ miała kultura hip-hop, która jakby zaraziła mnie twórczością, bo zaczynałem od klasycznego graffiti amerykańskiego, czyli pisania liter, pisania swojego pseudonimu. A później na tyle się zaangażowałem w tą twórczość i poszerzałem swoją wiedzę, swoje umiejętności i dzisiaj tym się zajmuję. Jest to moja również praca. Kolejne pytanie. Czy ma Pan jakiś swój ulubiony obraz i dlaczego? Chyba nie. Nie wiem też do końca, czy chodzi o obraz jeden z moich, czy w ogóle obrazy innych artystów, ale zarówno ze swojej twórczości, ani z twórczości innych artystów nie mam takiego jednego obrazu, który mógłbym powiedzieć, że jest moim ulubionym i jestem w nim zakochany. Czym się kieruję, malując obrazy, tworząc? Myślę, że prawdą, natchnieniem, chęcią.
Jakie emocje towarzyszą panu podczas tworzenia? No bardzo różne, w zależności gdzie maluje, co maluje i dla kogo. Jeśli realizuję mural własny, czyli biorę swoje farby, swój projekt i jadę na ściankę i go maluję, to są wspaniałe odczucia. Jest to satysfakcja, radość, jest też nutka adrenaliny, ponieważ nigdy nie wiem, jak ten obraz wyjdzie, czy mi wyjdzie, czy będę z niego zadowolony. Taka jest też, są takie emocje podczas tworzenia, że jakby zamykam się na całą przestrzeń dookoła i tworzę. Trudno jest to opisać, ale są to wspaniałe uczucia. Czy często słyszy pan pochwałę, czy krytykę? Myślę, że na przemian. Raz usłyszę krytykę, która jest też bardzo ważna, ponieważ motywuje mnie do działania i też przez konstruktywną krytykę mogę wnieść coś nowego w moją twórczość. Ale zdarzają się oczywiście też pochwały, które są bardzo miłe i też motywują mnie do działania. Co bardziej motywuje artystę do działania? No zdecydowanie krytyka, ale jeśli jest to tylko i wyłącznie krytyka, to ta motywacja jest bardzo negatywna, więc musi dla równowagi pojawić się pochwała i myślę, że wtedy jest to najlepsza motywacja do działania. W jaki sposób stara się pan przekazać odbiorcom swój cel? Nie wszystkie moje murale, obrazy, projekty mają przesłanie, ale jeśli chcę przekazać coś moim odbiorcom, staram się to robić w sposób jak najprostszy. Używam do tego czasami tekstu, symboli powszechnie znanych. Wykonuję obraz bądź mural w sposób minimalistyczny, to znaczy w taki sposób, aby odbiorca mógł szybko odczytać moją wizję. Ale zdarzają się takie obrazy, które są bardziej skomplikowane, gdzie są ukryte pewne informacje i trzeba trochę więcej czasu poświęcić na rozszyfrowanie takiego obrazu. Ale też zdarzają się obrazy w mojej twórczości, które nie mają większego znaczenia, są po prostu dekoracją albo zabawą lub formą plastyczną. Jaki kolor najbardziej pan lubi? Wszystkie kolory lubię. Nie mam chyba ulubionego koloru. Często w moich obrazach pojawia się kolor błękitny, brązowy, odcienie szarości. Na różnych etapach mojej twórczości były i są to różne kolory. Jakie kolory najczęściej wykorzystuje się do malowania? Myślę, że kolory podstawowe to jest żółty, niebieski i czerwony. I uzupełniające, czyli biały i czarny, bo ponieważ z tych kolorów uzyskamy całą paletę innych kolorów. Kolejne pytanie, czy są kolory, których pan nie używa? Nie ma takich kolorów, wszystkimi kolorami staram się malować. Kolejne pytanie, jest to już ostatnie wasze pytanie, czy jest technika, którą pan nie maluje i dlaczego? Pierwsze, co przychodzi mi na myśl, to akwarele. Akwarelami nie maluję. A dlaczego? Bo są bardzo trudne. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie i obejrzenie tego materiału. Do usłyszenia, do zobaczenia. Mam nadzieję, że kiedyś wspólnie stworzymy wspólne dzieło. Pozdrawiam was. Cześć, hej!